Witam pięknie, kochani. Zostaliśmy teraz sami, więc zapraszam tym bardziej, bo widownia się troszeczkę skurczyła. Możesz do mnie pisać SMS, możesz do mnie telefonować. Postaram się na twoje pytania oczywiście odpowiedzieć tutaj na programie, na wizji. Od ciebie zależy. Teraz, jeżeli wyślesz tego SMS-a, już za chwilę dostanę go tutaj, zostanie wprowadzony do studia, bo został mi tylko jeden SMS od Katarzyny, od Kasi i od Mikołaja, który teraz zostanie odczytany. Katarzyna i Mikołaj, czy będziemy razem w związku, czy tylko będzie to przelotna znajomość? Czy on coś do mnie czuje? Oczywiście odpowiadam na to pytanie Kasi. Czy Mikołaj coś do Kasi czuje? Czy to tylko przelotna znajomość? Zobaczymy. Jest to, tak jak wspomniałem, ostatni SMS, więc zachęcam do tego, abyście pisali. Ojejku. Kasiu, nie do końca widzę tutaj uczucia na czakrze serca u niego, czyli jakby na jakby karty, które mówią o uczuciach, o miłości, jest izolacja. On nie jest osobą, która chce wchodzić w jakieś relacje. On nie jest osobą, która chce jakieś emocjonalne tutaj relacje nawiązywać. O tym mówi czakra serca, czyli jakby tutaj karta izolacji, oraz przy splocie słonecznym karta, która mówi bezpośrednio o tłumieniu uczuć. Czyli jakby no, nie do końca Mikołaj jest gotowy, czy też no, chce, aby tutaj coś budować z kimkolwiek, Kasiu, więc ja niestety nie widzę tutaj, żeby tutaj miał powstać związek. Mogą być jeszcze takie próby jakby na siłę budowania czegoś, ale ja widzę, że wszystko na to wskazuje, że niestety, ale to jest jednak przelotna znajomość. No bo jak nie ma uczucia z jego strony, sam nie wie, co chce, celowo się blokuje, no to trudno tutaj mówić o możliwościach jakiegoś tam związku. No po prostu tak to jest pokazane, Kasiu, ja bardzo cię przepraszam. No ale taka jest moja odpowiedź. To był ostatni SMS. Jeżeli piszesz teraz SMS-a, to za chwilę ten SMS tutaj do mnie dotrze, więc śmiało, już szybciutko piszemy te SMS-y. Numer telefonu na SMS-y jest widoczny tutaj na dole wraz z numerem telefonu. O, widzicie, tutaj macie teraz właśnie te SMS-y. Piszcie śmiało, aby do mnie tutaj trafić. Tym bardziej, że niewiele czasu zostało. Miejmy tą świadomość, że za chwilę światła zgasną, pójdziemy spać. Pójdziemy spać. I mnie tutaj już nie będzie w tym miesiącu, dopiero pojawię się we wrześniu. Tak więc serdecznie was zachęcam do tego, aby móc zadawać mi te pytania, aby móc skoncentrować się na swoim problemie. Czasami prawda, nawet taka najgorsza prawda, no jest konieczna do tego, aby być osobą szczęśliwą. No, czasami wydaje się, że prawda może nas zaboleć, że na przykład wydaje nam się, że ktoś nas kocha, a tutaj no ja mówię, no nie widzę tego. Ale prawda wyzwala, powoduje, że nie będziemy brnąć w jakieś relacje, które nie mają po prostu jakiegoś sensu. Jak ja tutaj widzę, że nie ma sensu na przykład inwestować w uczuć, to możemy te uczucia, czy też tą energię, którą byśmy tam dalej jakby dążyli do tej sfery uczuciowej z tą daną osobą, możemy ją przełożyć na inne sprawy, które na przykład są też ważne i wymagają naszej uwagi. Może sfera zawodowa, może ktoś inny nas obserwuje, my tego może nie dostrzegamy. Witam, dobry wieczór. Witam, panie Piotrze. Witam pięknie, dobry wieczór. Dzień dobry już prawie. Słucham panią. I proszę, ja mam na imię Roma, 15.8.48. Tak. I proszę o oczyszczenie czak i założenie płaszcza ochronnego. Dobrze, pani Roma. Ma pani jakieś dodatkowe życzenia odnośnie jakiejś sfery szczególne? Może, panie Piotrze, tak bym chciała trochę schudnąć. Także 7-8 kilo. Dobrze, już zobaczymy, jak to wygląda. Cóż tu widzimy? Już patrzymy, pani Roma. Tak.
Pani Romo, jeżeli pani tak? tylko będzie przestrzegać tych zasad, o których ja mówiłem, to spokojnie jest pani w stanie te 8 kg. Tak, tak, jak najbardziej, pani Romo. Tylko tak. jemy w jednym miejscu, proszę. Tak, tak, ja to właśnie słuchałam i tak zaciekawiło mnie to. I w jednym miejscu energetyzujemy wody i nie oglądamy telewizora jedząc. Tak, tak. Dobrze. Nie odmawiać sobie niczego, no, takie zasady. Ja proszę teraz o energię Reiki, pani Romo. Proszę tak się zrelaksować. Tak. Proszę o energię Reiki, aby wszelkie nieharmonijne struktury energetyczne zostały usunięte. Są obciążenia karmiczne, traumy urodzeniowe, myślokształty na poziomie ciała mentalnego, larwy astralne. Przepełniam panią szczęściem, radością, spełnieniem, zdrowiem, wolnością. Od dnia dzisiejszego, przez najbliższe dni, miesiące, lata, to szczęście, ta radość, to spełnienie, to zdrowie, to bogactwo będą pani towarzyszyć miłość, pokój, dobro. Proszę o płaszcz ochronny, protekcja, ochrona, Reiki. Pięknie, pięknie, pani Romo, tylko proszę przestrzegać tych zasad, żeby to było rzeczywiście 8 kg. Tak, tak, tak. Będę przestrzegać, bo tak mi się trochę przytyło i się chodzi. No ale jest pani w stanie, pani też jest konsekwentna, bo tu pokazane, że pani też potrafi, jak pani coś ustali, to pani jakby tutaj pilnuje, prawda, tego. Tak, tak, no, pilnuje, ale tak ja byłam taka szczuplejsza i tak jakoś, no bo za dużo w tym roku chorowałam i w domu siedziałam zamiast chodzić, prawda, bo musiałam leżeć, że zaszczyki brać i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko gdzieś mi się odłożyło. No ale tak jest, ale pani nie ma takiego, jakby nie będzie miała wielkiego problemu, żeby sobie z tym poradzić. Odnośnie tych nóg, to ja bym tutaj rzeczywiście zwrócił uwagę, żeby delikatnie jakoś tak bardziej rozchodzić. Dobrze, bo tutaj tak, mi się pokazuje czakra podstawy. Tak, tak. Kolana, stawy troszeczkę, ale nie za dużo, tak no, z umiarem. No i kostki właśnie mi puchną. No bo tu się zaznacza, to są początki, może to potem przejść na, może to także potem przejść, jeżeli by pani nic nie robiła, na stawy też, te górne, prawda? Ale tak, będzie tak. Dobrze, ja tutaj widzę, że nie powinno być większych problemów, pani jest tego wszystkiego świadoma, więc wszystko idzie w takim dobrym kierunku. No. To dziękuję panu ślicznie. No wszystkiego dobrego, pani Romo. Do kłaniam się. Kolorowych snów. Proszę spokojnie spać. Dziękuję, zajęli się. Dziękuję. Kłaniam się. Super. No tak, no. Z jakiegoś powodu nie śpimy. Ja nie śpię z powodu tego, aby wam pomagać. A ty dlaczego nie śpisz?